Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a Was zapraszam już chyba na rozbieranie ostatniego statku w Ship Graveyard Simulator 2. Tak mi się wydaje, że został już ostatni nasz statek. Zaraz go zobaczymy, który to jest, jak się nazywa i jaki jest wielki. Ale, no znowu nie ten guzik. Ale po kolei, ostatnio robi się Multi Voity, tak? Teraz nam te znaczki pokazuje, nie? Wcześniej tego nie było. No i faktycznie został ostatni, Aramano Adrianti. O kurczę, on jest w całości. Ogromny masowiec, poziom trudności znany już nam. Ogromny masowiec, w bardzo dobrym stanie. Kapitan tajemniczo porzucił statek. Podobno nie dostarczył tyle dochodów co kiedyś, ale kto wie, nie dostarczał. Kontrakty. Janahit. Yo, jestem Jan z Osikowego Lasu, jestem bacą w tych górach. Jakiś czas temu wichura zniszczyła część mojego gospodarstwa. Z tego powodu budujemy dla mnie oraz moich łowiecek nowy dom. I będę potrzebować następujących materiałów. No dobra, krzesłopiórko znajdziemy. Drewno też ogarniemy. Olek. Witam, witam. Jestem Olek. Prowadziłem sklep z elektroniką w innym mieście, ale chyba otworzyłem go w złej dzielnicy, ponieważ mnie okradli. No cóż. U was miasteczko wydaje się być spokojnie, więc chcę rozpocząć również tutaj taką działalność. Nie masz na zbyciu może jakiś pralek, kuchenek i inne elektroniki? Coś ci chłopie znajdziemy, nie przejmuj się. I Arturito. Hej, nazywam się Artur i zajmuję się importem oraz eksportem towarów płynnych, takich jak m.in. olej. Można na tym zarobić górę złota, ehehe. To znaczy jakieś dobre pieniądze. Wystarczające na własne wydatki. To jak miałbyś coś dla mnie? O, jak tak mówisz, to coś znajdziemy, myślę. Ładnie, ładnie, ładnie. 2400 zasobów. O ton możemy prawie uzyskać zwykłych metali. Wow. To ładnie. Kupujemy. Okej. Okay. Chodźmy zobaczyć go na razie z daleka. No i to mi się podoba, nie? No popatrzcie, jaki ładny. Jest faktycznie w całości. Masakra. I coś czuję, że to trochę potrwa. Okej, okay, ale zanim co do czego, jedziemy posprzedawać to, co mamy, zupgrade'ować to, co się da. Bo z racji, iż to jest ostatni statek, jaki mamy na tą chwilę w grze dostępny. Jeśli wyjdą jakieś DLC kiedyś, to myślę, że do gry jeszcze wrócimy. To mi się przyjemnie machało młotem. A teraz kolego, kół ode mnie co nieco. Tak, tak, kół ode mnie tak ze 63,5. On no, nie jest, okej, okay, tak, świetnie. Tu składamy ci 4 niecałe, świetnie. Płynów 700 kg, superowo. I sprzętu 2,5 tony. Prawie. 1700 tylko wartości, o kurde. 7300. Czyli tak i tak byśmy nie uzbierali 10 tysięcy. Bo coś potrzebujemy też mieć zasobów na upgrade'y, nie? I chodźmy, jak ta sytuacja tu teraz wygląda. Cześć stary, co masz ciekawego dla mnie? Piłę masz, masz palnik. Ja bym chyba chciał skrzynię poprawić. Tak. I najlepiej dwukrotnie, bo jak ja mam nosić to wszystko, to głupieje, nie? Cyk. I na razie tak to zostawimy. Zobaczę z ciekawości, ile mi funduszy zostanie po tej akcji. Siema kolego. Zamów, ok. I... No tak, no jednak troszkę drogo jest, nie? Zamów, ok. Świetnie. No to ładnie. Bardzo ładnie. Ja tylko chciałbym tu... Bo... Gdzie ja będę biegał z 1,5 tony metalami w środku przy sobie? To jest ciężka kieszeń. Odkup ode mnie trochę. Dziękuję. Już trochę to lepiej wygląda. Dobrze, jedźmy zobaczyć, jak wygląda nasz nowy nabytek. No wow. Aramano Adriani.
niesamowicie wielki. Ja tylko tu postawię samochód, żeby był podgląd. Jaka jest różnica wielkości, nie? Proszę bardzo. To jest nasz aktualny nabytek. Coś pięknego. Kto to rozdziabie na kawałki, nie? Oh my god. Nawet wyjścia nie ma normalnego, tylko po drabince. Jak to wygląda? Oh my godness. Ja nie wiem, czy my to dwa odcinki zrobimy. Nie mam pojęcia. Ale zajmijmy się tym, co zwykle, czyli sprzątaniem pokładu. Tu jest pusto, ok. Bierz wszystko od razu, nie ma się co szczypać, nie ma czasu na rozmyślanie, czego brać, czego nie. Faktycznie nam się poprawiło, jeśli chodzi o nasz schowek ręczny na 240 kg, świetnie. Zawsze to te 20% więcej w ręce. Ok. Na razie sobie robimy przebieżkę po tych śmieciach. Widzę, są łączniki, ok. Może się to uda jakoś partiami eliminować i może tak to zrobię, że pierwszy walę cały przód i będę miał dostęp do przodu, nie? Także chyba zmienimy strategię, jeśli chodzi o ten statek. Ale pierw posprzątajmy to, co widzimy. Jak sytuacja jeszcze pod prądem, wszystko, ja cię, już słychać ten prąd nawet, okej. Niesamowite, też znowu te kominy wielkie, okej. Tu czysto? No nie bardzo pewnie, też pod prądem, okej. Same śmieci prawie mi już 200, 150 kg zajmują, nie? Dorzucisz tak daleko? Nie dorzucisz. Okej. Dobrze, wbijamy do środka. Póki co zbieramy to, co się da. Na razie się nie będę bawił tymi drzwiami pozamykanymi. Mamy i gaz, no oczywiście, nie? Jak żeby inaczej? Chyba tu pojadę samochodem bliżej, co? Tak, no toś dorzucił, kolego. Chodź. No okej. Bierz to od razu. Nie zapomnijmy jeszcze i co będzie. Także się proszę nie zdziwię, jeśli ten i kolejny odcinek będą dłuższe niż zazwyczaj. Bo tutaj będzie co robić. Same zbieranie tego wszystkiego to nam zajmie masę czasu. Ale są pralki, tam ktoś chciał pralki, nie? Jak dobrze pamiętam. Okej, tu jest to miejsce pod prądem. Jest samochód tu. Okej. Masakra. Nie wiem, czy mam kupione jakiekolwiek materiały wybuchowe. Mi się wydaje, że chyba nie bardzo. No, no właśnie.
Czyli nam zostanie staromodna sprawa, ale to i tak jest pod prądem. Czyli bez... Okej, i tak potrzebujemy materiały wybuchowe. Też pod prądem. Wyłącz to od razu, dziękuję. I zniszcz, jak już tu jesteśmy, to zniszcz to od razu. Wiem, że nie potrzeba, ale takie moje pseudozboczenie. My bez... Zniszczymy. Pewnie prąd nie kopnie. Pięknie. Także tutaj sobie wejdziemy innym razem, bo tu widzę, pan dookoła jest. A to innym razem, no wtedy jak kupię te, jak kupię materiały wybuchowe. A, tu jeszcze widzicie, zostało. Tutaj przejście chyba jest czysto, co? Tak, bo tu było te wyjście, okej. Okay. Czyli tu zostało jedno pomieszczenie, do którego potrzebuję materiały wybuchowe. A teraz postarajmy się dostać piętro wyżej i pozbierać tutaj coś, co ciekawego. Okej. Okay. Sami upikacy to nie ma źle. Byli przygotowani na wszystko. Okej. Okay. To jest za ciężkie. No, w porządku, jeśli tak uważasz. Tutaj chyba nie mamy przejścia, jak... Ma? Nie, nie mamy. Samochód stoi w złym miejscu, okej, okay, oczywiście. Już się przestawiamy. Bo jak go postawimy tutaj, to będziemy można rzucać tego okienka z przodu. O, właśnie. Świetnie. Dasz radę? Prawie, nie? Słaby jesteś, słaby. Słaby jesteś. Chcielibyśmy to rozwinąć jeszcze, tą umiejętność. A teraz, proszę Państwa, wbijamy... Gdzie się jeszcze da? A propos szaf i telewizor był, świetnie. Taki dość nowoczesny Czemu tego nie potrafisz wziąć? Co jest z tobą? Co jest z tobą? Co jest z tobą? Patrzcie, obraził się, nie? Dobrze, olać to. Weźmiemy to innym razem. Może teraz? A tak? Nie, obrażony jest, okej. Okay. Nie zna sił, jak to mówią. O, pięknie. Ciekawe, czy uda nam się rozwinąć postać do samego końca, bez powtarzania jakiegokolwiek statku. Tu jest bardziej kwestia funduszy, jakie uzbieramy. Czy to wystarczy na rozwój całkowity? Bo jeszcze zostały nam 3 poziomy palnika, dwie szlifierki, nie? Z tego, co dobrze widzę. I 2 poziomy linki chyba. Okej, okay. Aha, tu jeszcze jest coś. Okej, okay. To co? Idziemy piętro wyżej najwyraźniej. A tu jest jakieś pomieszczenie, do którego nie mamy dostępu. Tu coś jeszcze jest przecież. Wbijamy tam, bo mi się to nie podoba. Co tu jest, dlaczego nie mogę tam wejść? Okej, okay, już wiem, dziękuję. Gra mnie wyjaśniła. Wszystko jasne, tam jest komin. Tu znowu dostępu brak, ale to my sobie dostęp zaraz zrobimy. Na wszystko jest przecież sposób, nie?
Nie zawsze to musi być przecież materiał wybuchowy. Czasem wystarczy młot i szlifierka. Dziękuję. Okej. Okay. W porządku. Tu jest zejście. O, okej. Okay. No tak. Boże. Tu już nie musi. Też musimy. Nie, tu byliśmy. Tak, tu byliśmy. Nie byliśmy natomiast na samym dole. Okej, okay, no to dół sobie zostawimy na kiedy indziej. Na inny raz. Bo teraz nas interesuje to pomieszczenie jeszcze. Olej, no właśnie. Nie można olać oleju. On nie dorzucisz, nie? Ale to. Tak dorzucisz. Dziękuję. Okej, okay, stąd wszystko. Chodźmy na górę. I stąd też wszystko chyba. No to przebijamy przez te pomieszczenia. O, kuchenka, kuchnia cała. Jadalnia. Okay. Druga ubikacja, pięknie. Jest tu może przejście? Jest przejście, ok. O to chodziło. Okay. Zegar. Jak mógłbym zegar zostawić? I to mówi ktoś, kto zostawił dwa obrazy, nie? Ale ich nie dało się zabrać. O dziwo. O, jak miło. Dasz radę, tak? Czy się odbijesz? No tak. Do przewidzenia, nie? Okej, okay, tu wszystko. Też wszystko póki co. Wszystko, wszystko, wszystko. Tu nie wszystko jeszcze. Już. W porządku. No co? To idziemy jeszcze piętro wyżej. Okej. Okay. Tu skorzystamy z pomocy dydaktycznych. Jedno biurko potrzebujemy dla pana Jahanita. Oleg już prawie ma wszystko. Gaśnice jakieś muszą być. Ciekawe, że ubikacja była tak zabita, nie? Dorzucisz stąd? Pięknie. Zegar. Dziękuję. Dobrze, pełne kieszenie znowu. To teraz ci nie wyszło. Okej, okay. Kolejny zegar. I to chyba wszystko z tego piętra już. Tak by to wyglądało przynajmniej. To już jest za ciężkie. No ja nie wiem.
O, pięknie. Dobrze, to skorzystajmy znowu z pomocy dydaktycznej. Nie trafiłeś, nie? Za chwilę pójdziemy, posprzątamy to, co nie trafiliśmy. Jest i kolejna gaśnica, tam brakowało jeszcze gaśnic. I chyba byśmy musieli jeszcze podejść piętro wyżej. Bo tu są śmieci, ok. No dobrze, tak z ciekawości, co jest do wywiezienia? Te rzeczy nie. Na kominie sytuacja jasna. A jednak, to też jest do wywiezienia, okej. Dobrze, to zobaczmy tak z ciekawości. Wywieźmy jednego od razu. Pięknie. Jeden tutaj leży. Okej. Okay. Prawie dorzuciłeś, co? No, pokażę to, będziesz zabierać. O, tu jeszcze jakiś śmieć leży. Kaseta stara. Okej, okay. Ciekawe ile z tego będzie kilogramów, a czy no kilogramów w sumie. Stopowa i miedź. To spoko, bo tu ktoś miedź potrzebuje. A, miedź mamy już załatwioną. Zostało aluminium jeszcze. Arturito, kwas, nafta, gaśnica. O, takie gorsze rzeczy potrzebuje. Okej. Okay. Teraz naszym celem będzie otwarcie przodu. A ja tylko chcę zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Okej, okay, czyli tą część nas interesuje, żeby otworzyć chociaż. Okej. Okay. Czyli to całe musi się zapaść na dobrą sprawę. Bo to jest... Otóż to, to jest cały ten element. Okej. Okay. Zanim zaczniemy go rozbrajać, zobaczmy, czy czasem pod spodem nie ma czegoś, co byśmy przypadkowo zniszczyli. A tego byśmy nie chcieli. O, gaśnicę, świetnie. Tutaj czysto. Tutaj są tylko śmieci, znaczy murki, nie? I ty, jak już tutaj jestem... Pewnie będzie drugi, no właśnie. Pięknie.
razu to wyrzucę, bo już mam pełne ręce, jakby nie patrzeć. Gdzie on stoi? Tu. No. Mamy zejście. I jeszcze piętro niżej. O kurczę, no. Nieźle, nie? Tu mam nadzieję, że nic nie... Też są łączniki. Dobrze widziałem? Co mi się wydawało? Aha, dobrze widziałem, okej. Okay. Jeszcze niżej. No właśnie, i to jest właśnie, które byśmy chcieli wysłać w eter. Czy w eter, nie? No, dźwigiem, a dobrą sprawę. Czyli będziemy musieli się do nich tu dokopać po leku. Ogarniemy sytuację. To na bank. Tu chyba już nic więcej nie będzie, nie? Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. No dobra, to zaczynamy od tego elementu. Zaczynamy bić od sufitu. Jak to zazwyczaj robię. Chociaż te silniki są z tej strony nawet, także może nie będzie takiej tragedii. Ale to nie zmienia niczego. Bo zaczynamy się bawić młotkowego. Okej. Okay. Ja tylko zrobię szybki zapis, żeby nie stracić postępu. Zapisz grę, tak. Bo nie wiadomo, co się wydarzy. No i ładnie. Chociaż szkoda, że nie wszystko spadło od razu, byłoby spokój. Tak, znowu tą część trzeba poprawić. Lifierką. No, bierz to, gościu. Jak się uda któryś kontakt zrobić, chociaż to i tak będzie za mało jeszcze. Gdyby się wszystkie kontakty udało zrobić, byśmy podjechali na szybko sprzedać kontrakty i poprawić właśnie szlifierkę, bo coś czuję, że będziemy jej sporo używali. Palnik jest mniej istotny, bo tam jeden raz na jakiś czas, ale ta szlifierka, no to ona wchodzi w rąk ostatnio dość często. Okay. Na dobrą sprawę jeszcze nic konkretnego nie zrobiliśmy, a już pół godziny odcinka jest nagrane, nie? To jest masakra. Dorzucisz? Prawie. Zaraz ci w tym pomożemy.
Raz. Za blisko stoimy, co? Postawimy go troszkę dalej. Może tak będzie lepiej, zobaczymy. Okej, okay. Za szybko puściłem ten przycisk. I tak będzie spoko. Za szybko, za szybko. Złap go. Rozbiję to całe, to przeszkadza. Znaczy, nie podoba mi się to w zasadzie. Przepraszam. Że to spadnie, jak będziemy z dół rozbijać. Na dobrą sprawę, tu jest wszystko. Tu nie ma co rozbijać. O kurczę, no. Jeszcze dwa kontenery są niedostępne. Okej. Okay. Zaraz ich poszukamy. Ależ to uparte jest, nie? Na upartego będziemy musieli dobić do tego poziomu kolejnego szlifierki. Nawet gdyby to oznaczało częstsze jeżdżenie do zamówiska. Bez bicia rekordu tym razem. Mam nadzieję, jeśli to skuje, że mi spadnie ta reszta. Chyba nie bardzo, co? Thank you.
Okej. Dość od drabinki jeszcze nie ma. Znowu nie trafiłeś, no wiesz ty co. Dobra. Nie, to tak będzie prościej. No właśnie. Brawo. Teraz tak, te dwa konektory są zniszczone, ok. I tak musimy zejść jeszcze niżej. Ok. No miałem nadzieję, że to wszystko poleci razem. Też miałem taką nadzieję. Jeszcze jest szansa, to dołem zrobimy. Dorzucisz? Znaczy wątpię, nie? Pod skokiem? O! Brawo dla niego. Nie trzyma jeszcze. Tu. A się uparł znowu, następny uparciuch. To mamy przecięte i tu jest przecięte przecież. Też jakieś śmieci. Przydałem się takie dodatkowe schodki, nie? Na piętro. Bo po co, nie? Się męczyć. Dobra, ale inaczej. Jak to będę miał ściechane, to widzimy się za parę chwil. Bo chyba nie będę was zanudzał cięciem każdego po kolei elementu, bo na to tu widzę, że wychodzi. Także za chwilę się widzimy. Mam część już poniszczoną z tego elementu, jak widzicie. Te wszystkie elementy pozbyłem się i trzeba było faktycznie pojedynczo z nimi lecieć. Został już sam dół i tu chyba też są dwa konektory. O właśnie, zaraz się nimi zajmiemy. I to możliwe, że będzie koniec i będzie możliwe wyrzucenie tego elementu na złomowisko. Znaczy na nasz... Nawet nie złomowisko, a nasz... miejsce przemiału. No w sumie złomowisko, nie? Także... zaraz to ogarniemy. Oj. Tylko mi czasem tych schodków nie zniszcz, bo chciałbym je zostawić.
Trafisz tam? Trudno będzie, będzie, nie? Raczej. Ale może z tej strony ci się uda. Świetnie. Okej. Okay. Już ten konektor załatwiamy. Tylko do równości tego też się pozbędziemy. Okej, okay, bardzo ładnie. A tego tu nie ruszałem, bo jest podstawa pod schody. Chyba, że mi gra zmusi do tego etapu. Zaraz się okaże. No, co jest z tobą? No, jakiś taki obrażony, ja nie wiem. No, dziękuję. Jak stoimy? Dźwięk nie może dosięgnąć. Co mu przeszkadza? Nie mówcie, że muszę to zniszczyć. Bo nie chciałbym. Chyba nie będzie wyjścia, co? Trudno, pozbędziemy się tych drabinek. Teraz? Też nie. To nie mówcie, że musimy pierw się ty... Aha, jeszcze można tych się musimy pozbyć, co? Tych ścianek bocznych. Może o to chodzi? Pewnie tak, co? Czy te konektory też muszą być poodcinane? Żeby te tu odsunąć? Możliwe, nie? Kurczę, to złudnie łapie jeszcze od mnie. No ja cię kręcę. Nie ma za łatwo, co? Teraz złapię jeszcze, będziesz dalej obrażony. Będziesz obrażony. Dobrze, musimy jakoś się na piętro wyżej dostać. No to za chwilę. Tu jeszcze ten konektor ogarniemy. I ten. I teraz piętro wieże i to samo zrobimy. To chyba też będzie, no pewnie, że tak. To się odsunęło, dobrze widzę? Tak, no tego mamy gotowego. A ten obok też? Nie zwróciłem uwagi. Też. No to rozbieramy dziada na części zamienne. No toś teraz poszalał, człowieku.
Okej, okay, brawo. Dobrze, że nie ma full damage'u, nie? Okej, okay. Cyk. Okej. Okay. No już możesz tylko wywodzić w sumie. Świetnie. Gdzie jest ten, tu? Okej. I co teraz? Jeszcze nie może dosiąść ładunku. Dlaczego? Musimy się tego pozbyć faktycznie? Poczekam, aż on zrobi swoje i zaraz zobaczymy, o co kaman. Bo to już się robi dziwne. Miałem nadzieję, że się tego fajnie pozbędziemy, nie? No bo chyba to nie przeszkadza, co? Czy tak? Może być, nie? Chyba o to chodzi, że musimy się pozbyć tych dwóch bocznych ścianek. Dopiero wtedy to zostanie zabrane, nie? Bo innego wypadu tu nie widzę. Wszystko zablokowane. Tylko to otrzymie. A szkoda, że tak się nie da, bo mielibyśmy fajny dostęp do środka. A tak będziemy musieli kombinować z Linką, nie? Chyba, że się uda wyczyścić tą część i zrobić tutaj sobie dziurę. To też jest jakaś myśl. To też jest jakaś myśl. Dobrze, ale i tak w pierwszej kolejności mamy co robić, bo mamy dwa silniki do... Dziękuję. Pomogłeś im bardzo. Mamy dwa... Prawie, nie? Mamy dwa silniki do wyrzucenia. A one są na tej wysokości. Ale zanim, bo ja się boję, czy czasem tu u góry czegoś nie ma jeszcze. No, musiałeś spaść, nie? Nie mogłeś mi tego ułatwić. Dziękuję. No właśnie. Nie, to jest poza tym czymś, także to mi nie przeszkadza. No to bijemy. Bijemy się do środka. O, tak wolę, gdy całe pawę spada. Okej, okay. Silniki były, nie wiem, czy na całą szerokość. Może dla pewności tak to zrobimy. Okej. Okay. Czemu to takie dziwne? Tu jest jeszcze okej. Okay. Dziękuję. Lepiej. Bardzo ładnie. Tak, to ja lubię, gdy ładnie się wszystko układa. Znaczy się niszczy, nie? W tym wypadku. Okej. Okay. W tym odcinku jeszcze dokopiemy się do tych silników i je wyrzucimy, znaczy wywieziemy dźwigiem. A wszystko pozostałe już będziemy robili w następnym, bo też nie chciałbym, by ten odcinek trwał 5 godzin, nie? A zważywszy na to, ile tego tutaj jest, to tak mi może zebrać całą dniówkę normalnej pracy.
Masakra. Okej. Oczywiście musiało to tu zostać, nie? Jak żeby inaczej. Gra mnie lubi i to bardzo. Ja też do kolejnego odcinka dozbieram materiały, które są potrzebne do oddania kontraktów. Chociaż i tak w pierwszej kolejności będziemy jeszcze biegali po całym spodzie i wyciągali wszystko, co jest nieprzymocowane, jak to zazwyczaj mówię, nie? Jak te silniki są? Aha, czyli jednak trzeba też i tu poniszczyć. No, zabierz to, co jest z tobą. Dziękuję. Nie psuj silników. Okej. Okay. To było jasne, nie? Okej. Okay. Dobrze, odetnijmy je i zobaczymy, czy dziurę, którą wykonaliśmy, czy ona wystarczy do wywiezienia materiału. Znaczy tych silników. Turbin, czy wal jak zwał, co brakuje? Ok, to jeszcze blokuje. I to też, ok. Już mamy, są pełni. Gdzie stoi samochód? Tam stoi.
By to wystarczyło, żeby silniki wywieźć. Okej, jeszcze troszkę blokują te ścianki boczne. Zaraz się nimi zajmiemy. Zaraz do was dojdziemy. Nic się nie bójcie. Okej. Żadę? Prawie. No, nie tutaj. Tam z powrotem. A, może być. Raz czy też nie? Świetnie. Dziękuję. O, teraz tego. No i wywoziłem materiał, dziękuję. Go, 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 go. Świetnie. Co tam nie było? Czysto, ok. Okej, okay. No. Używanie tej linki to jest coś pięknego. Okej, okay. Nawet się udało. Już z tego schodzę, dziękuję. Nie przejmuj. Okej. Okay. Dobrą sprawę tutaj jest co biegać jeszcze, nie? Tu jakieś śmieci jeszcze leżą. Tu są jeszcze pewnie pomieszczenia pełne, no właśnie, masa silników. Kurczę, tu jest co zbierać jeszcze. Tu widzę, chyba jest gaz. A, tu nie przejdę. Ale zanim zaczniemy biegać tu pomiędzy tymi pomieszczeniami na tym poziomie, no, chciałbym rozebrać tą część, żeby to tu wyrzucić. Więc swobodne dojście do środka. Łapiesz się tego? Pięknie. Pięknie, panie. Czyli musimy to dotąd wszystko zniszczyć. Czyli wywieźć przy okazji to. A mnie ciekawi, jak to po lewej stronie wygląda sytuacja z wywiezieniem tego. Zrobimy to sobie jeszcze na tym dzisiejszym odcinku.
Okej, okay, proszę wywieźć. Dziękuję. Tutaj nie. Tu są jeszcze konektory. Zabierasz to? Dziękuję. Okej, okay, uda się, to świetnie. Tylko niech tam to wyrzuci. No mnie martwi, że tego nie mogę wywieźć już teraz, nie? Kurczę, no. Gotowyś? To zabieraj to. Wow! Wow! Skarby! Pięknie, już mi się podoba. Wow, ho, 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 ho. A, tylko jeden tutaj jest, okej. Nie? Patrz, jakie tu są piękne rzeczy. Świetnie, jest i olej chyba na środku. O kurczę, czyli tutaj będzie to samo i tutaj będzie to samo. No, wam powiem, tutaj jest się czym bawić. Jest to takie coś, bo nie zwróciłem uwagi. N-stopówka, okej. Okay. Jeszcze możemy jeden wywieźć. Nie marudź, tylko bierz tego. Dziękuję. Te już też są gotowe, okej. Okay. Miło. Kurczę, mogę spróbować na to skoczyć, nie? Jak sobie z kontraktami? Troszkę drewna brakuje do Janahita. Olek potrzebuje aluminium, to znajdziemy. Arturito, u ciebie gorzej, bo olej, kwas i nafta. Zobaczymy, co w tym będzie. Może akurat takie rzeczy. Byłoby spoko. Okej. Okay. Olej, nafta, spoko. Dobrze. Także proszę Państwa, zrobimy tak. Tylko to zbiję jeszcze. Na kolejny odcinek rozbiję całą tą część, tak żeby można było wywieźć tą część kadłuba i zrobić sobie taką dziurę tutaj w środku, żebym mógł swobodnie z drogi wchodzić, znaczy z terenu, a nie za każdym razem po linkach. Jak uzbieramy kontrakty, pojedziemy je oddać i kupimy upgrade szlifierki. Bo bez tego się namęczę strasznie. Zbierajmy to wszystko. Nie śmiećmy od razu. Jak jest okazja, to sprzątać. Tak jest.
Dobrze, tu zrobię sobie takie wejście z tej strony. Tu zaparkujemy samochód, żeby łatwiej było dorzucać do niego. A na tą chwilę dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystać jeszcze raz za. Zasubskrybuj, za lajku, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. No, troszkę się namęczymy z tym naszym potworkiem. Tylko jakiegoś takiego fajnego. O, tak, tak to będzie. O, tak, tak. Tak, tak to sobie wrzucimy na miniaturkę. O, super. Dobrze, dziękuję serdecznie jeszcze raz. Trzymajcie się zdrowo. Hej.